Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym vlogu. Serdecznie Was zapraszam na ten dzień z nami. Wy tego vloga będziecie oglądać troszkę później, to znaczy tak w okolicach świąt, myślę, że coś w granicach Wielkiej Soboty, bo potem jeszcze będę w święta właśnie nagrywać. Jeden będzie taki filmik typowo świąteczny. A dziś pierwsze takie delikatne przygotowania i w planach jest sianie rzeżuchy. Dekoracje później zrobimy, jak nam ta rzeżucha trochę urośnie, ale dzisiaj musimy ogarnąć tą rzeżuchę, żeby do świąt wyrosła. Także serdecznie Was zapraszam, ale najpierw muszę Wam pokazać, jak aktywnie u nas jest od rana. Julianku, ale Ty ćwiczysz, Ty masz tyle siły, że Ty z hantelkami, z ciężarkami takimi ćwiczysz? Tak. Ojejku. A czy ty lubisz ćwiczyć? Tak. A czyje to są sprzęty? Moje. Twoje? I ty na tym wszystkim ćwiczysz? Tak. Ja. To ty będziesz silny. Nie. Nie? Nie. A już jesteś silny? Nie. A dlaczego tak ćwiczyć lubisz? To są... ćwiczenia. Tylko nie upuść tego, bo ci na nóżkę spadnie i będzie bolało. Dobra. Poćwiczone? Tak. Dobra. No dobra, kochani, ja już jestem gotowa i już Wam pokazuję, co tutaj mam, tylko muszę obniżyć kamerkę. O, nie będziecie mojej twarzy widzieć, ale chodzi o to, żebyście tutaj widzieli, co jest. Mamy jajo. Mamy drugie jajo, takie wiecie, styropianowe. Chodzi o to, że chcę tutaj zrobić takie dekoracje dla chłopców do pokoju. Mam paczkę waty. Mam rzeżuchę. Czekajcie, jedną może. O, rzeżucha. I mam wodę. Także do dzieła. Później będę robiła jeszcze na jakimś takim większym talerzu płaskim też rzeżuchę, żeby na stół wielkanocny była, tak na środku ładnie postawić, jakiś taki stroiczek zrobić, że tak powiem żywy, ale najpierw te jajeczka. Także do dzieła. No dobrze, moi kochani, my sprzątamy, bo tutaj mamy, o, wszystko rozstawione, watę. Juluś tu już się bawi Lego, zobaczcie, u nas jest taki bałagan. Ale co zrobić? No jest Lego, jest Harry Potter, będą kolejne zestawy od zająca. Juluś namiętnie tutaj się cały czas bawi tym Lego, prawda Juluś? A powiedz mi, czy ty lubisz się bawić Lego? Tak. I lubisz Lego Harry Potter? Tak. No to fajnie. I moje i dachy. Dobra. Te ludziki. Te ludziki z Minecrafta Lego też lubisz, tak? Tak. Tutaj masz? No dobra. Także ja sprzątam, bo widzicie, pół stołu mamy zawalone Lego, ale no Juluś jest w domu, bo ma brzydki kaszel, jak słyszycie, ale to jest alergia. Mamy za chwilkę wizytę u alergologa. I mam nadzieję, że jakiś syropek dostaniemy na to, bo to jest ta sama sytuacja, która była ze Stasiem, jak był mały. Po każdym deszczu Stasiu tak brzydko właśnie kasłał. Jak dostał leki na alergię, to po prostu jak ręką odjął. Także mam nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. A ja sprzątam tutaj dalej ten bałagan.
I tak, jajeczka. Ojej, zaraz podniesiemy. Jajeczka tu mamy. Tutaj widzicie, na spodzie nie są zrobione, bo już nie mogłam. W ogóle nie wystarczyło mi tej rzeżuchy. Na jednym jajku jest jedna paczka rzeżuchy, słuchajcie, ale to nie szkodzi. Dobrze, poczekaj chwilkę. Bo jak ona wyrośnie, to tu jakąś dekorację na dole zrobimy, nie ma problemu. I tu na talerzyku zrobiliśmy jeszcze, bo tu się jakiegoś, wiecie, zajączka wstawi, coś, tak żeby na stół postawić. Później tą watę, to co jest biała część, to obetniemy, żeby taka łączka nam wyszła i będzie pięknie. Juluś, a co ty zasiałeś na święta? Rzeżuchę. Rzeżuchę? Mhm. Tatą. Teraz sialiśmy. Teraz? No. Ale... I będzie tu zajączek w niej, tak? Ale w sobotę tatą zrobiłam rzeżuchę. Tak, jeszcze z tatą może zrobisz, co? Tak. Więcej. Dobra, tylko musimy dokupić rzeżuchy. A ja sprzątam, wycieram, mamy cały stół mokry, bo tutaj psikaliśmy tym wodą, więc teraz sprzątam, to odstawiam. Bo właśnie jak myślę, gdzie to postawić, te jajeczka może na oknie, tylko nie wiem, czy mi Juluś nie zrzuci przez przypadek. A to nie zrzucisz? Dobra. A ten talerzyk to gdzieś chyba wyżej, bo obawiam się, że Ramonka tutaj będzie się dobierała do niego, bo wiecie, koty, psy zresztą też, lubią watę, waciki, patyczki kosmetyczne i oczywiście mój kot też, więc ona będzie obgryzała mi tą watę, więc muszę to gdzieś wyżej chyba postawić i będziemy podlewać. No dobra, słuchajcie, jedno dziecko zadowolone, już zrobione te jajeczka z rzeżuchy. Teraz muszę drugie zadowolić, bo dostałam od Stasia, widzicie, takiego kwiatka na urodziny i jeszcze go nie przesadziłam. I Stasia już mnie codziennie pogania, żebym go w końcu przesadziła, więc biorę się, żeby go przesadzić. I dzieci będą dzisiaj szczęśliwe. Przesadzę kwiatka i jeszcze mam coś do zrobienia. Tylko zapomniałam co. A miałam wam powiedzieć, tylko że zapomniałam. No zapomniałam. Dobra, później, jak mi się przypomni. No dobra, słuchajcie, trochę sytuacja się zmieniła, bo poczytałam o tym kwiatku, to jest fitonia. I tak, ona lubi wilgoć, zacienione miejsce, więc może postawię sobie ją na toaletce, zobaczę. Albo gdzieś na jakiejś półeczce, ale nie przesadzę jej dzisiaj, bo słuchajcie, Stasio mi kupił do niej taką małą doniczuszkę, ale ona ma w środku dziurkę, a ja wszystkie kwiaty przesadzam do doniczek bez dziurki, dlatego że one mi wtedy lepiej jakoś rosną i ja się nie martwię też o to, że mi tam woda przecieka, nie muszę mieć podstawków, żadnych podstawek, podstawków, nie wiem, no wiecie, tych spodeczków. Więc muszę się wybrać do sklepu i kupić doniczkę i dopiero taką malutką, tylko bez dziurki i dopiero ją przesadzę. Także taka sytuacja, ale przypomniałam sobie, co miałam wam powiedzieć, a mianowicie to, że mam pół chleba, ale nie zjedliśmy go i on już jest taki, wiecie, nie jest pierwszej świeżości. Więc zaraz go pokroję w kostkę i wrzucę do piekarnika i zrobię grzanki, bo grzanki na pewno zejdą do jakiejś zupy, albo moje dzieci nawet tak lubią po prostu suche jeść, więc za chwilę będę robiła te grzanki, bo szkoda, żeby chleb się zmarnował, a takiego już wiecie, nikt nie chce jeść, a grzaneczki zejdą na bark. No dobra, słuchajcie, zrobiłam grzanki. Wyszła mi taka miseczka z tej połówki chleba i powiem wam, że one chyba do wieczora nie wytrzymają. One są tak dobre. Chrupiące, że my tak je zjemy, nie doczekają do żadnej zupy nawet. To jest super pomysł na chleb taki, wiecie, trzydniowy, którego już nikt nie chce jeść na kanapki, a żeby się nie zmarnował, to pokroić w kostkę do piekarnika, aż się zrumieni. Rewelacja. Można sobie później go w woreczek wsypać jakiś, albo do słoika i trzymać do jakiejś zupy, na przykład zupę krem, jak się robi jakoś, u mnie często do brokułowej, albo tak sobie zjeść i u mnie to wszyscy tak podchodzą i podjadają zawsze, także grzaneczki gotowe.
dajcie znać, czy robicie takie grzanki z niezjedzonego chleba. A jeżeli nie, to spróbujcie, bo naprawdę są bardzo dobre i normalnie z tego chleba już by tak nie zjadło, a takie grzanki są chrupiące, pyszne, po prostu pyszne. Bardzo Wam serdecznie polecam. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie i czy Wam smakują. Moi drodzy, u nas słońce zachodzi, wieczór się robi. Zobaczcie, jak jest niebo. Tego w aparacie tak nie widać aż tych kolorów, ale one są bardzo intensywne. W aparacie są takie blade. Jest czerwień, pomarańcz, róż. No po prostu naprawdę coś niesamowitego. Aparat tego nie oddaje. Dobra, zrobiłam Juciowi kolację. Zaraz będę robiła dla męża i dla Stasia, bo Staś jest na treningu. Ale słuchajcie, mnie coś naszło, bo ja już o tej porze nie jem jakichś takich rzeczy, wiecie. Ale coś mi się bardzo chce. No i znalazłam, wygrzebałam z szafy. Słuchajcie, grzybki marynowane. Tak mnie naszło na coś takiego, wiecie, kwaśnego trochę. Takiego. No właśnie, także ja sobie przekąszę grzybeczka zaraz. Taka zachcianka. No dobra, słuchajcie, z racji, że mamy już wieczorową porę, to chciałam Wam jeszcze coś na zakończenie pokazać, bo ja nagrywałam wcześniej filmik z prezentami, które dostałam na urodziny, ale kilka dni po nagraniu tego filmiku dostałam coś jeszcze i chciałam Wam pokazać, jaki znalazłam super patent. Słuchajcie, dostałam takie pudełeczko, tylko że ono było otwarte, o tak to było, i tutaj było wino, czekoladki, kawa i herbata i coś tam chyba jeszcze mi się wydaje, jakieś słodkości. I ja tak w ogóle, wiecie, mówię, a pudełko takie dobra, coś tam się z nim zrobi. Natomiast dopiero jak te rzeczy wyjęłam z tego pudełka, to dostałam olśnienia i mówię, słuchajcie, to jest świetne pudełko na pędzle. Bo ja ostatnio rozkminiam, o zobaczcie, pędzel można zamknąć i się nie kurzą. Bo ja właśnie rozkminiam ostatnio, że chcę kupić jakiś pojemnik, organizer na pędzle, ale najlepiej, żeby to było coś wysokiego, żeby one mi nie wypadały i żeby jeszcze się nie kurzyły, to by było już rewelacja. No i tak chodzę do tego TK Maxa i chodzę i nie mogę nic fajnego znaleźć, albo jak jest coś fajnego, to jest strasznie drogie, jakieś po 70 zł, 60, słuchajcie, te organizery i to takie otwarte. No nie mogłam nic takiego sensownego znaleźć i nie kupiłam. No i teraz już nie będę kupować, bo to pudełko to jest po prostu rewelacja. Mogę sobie postawić na półce, bo ono jest takie ładne, dekoracyjne. Mogę sobie postawić na toaletce. Pędzli mi się tu zmieści masa po prostu w nie. Także jestem zachwycona. A brudne pędzle to mogą być, wiecie, otwarte, nawet w jakimś kubeczku, pojemniczku. Bo i tak są brudne, więc jak się zakurzą, to nie szkodzi i tak idą do mycia. Ale czyste pędzle tutaj można przechowywać. No jestem zachwycona tym pudełkiem. Sama zawartość mnie tak nie ucieszyła jak to pudełko, słuchajcie, bo przeznaczenie od razu na nie znalazłam. Także tym się chciałam z Wami podzielić i pochwalić, że jestem przeszczęśliwa, bo mam pudełko na pędzle do makijażu. Także kochani, żegnam się już z Wami razem z moją Ramonką i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w następnym filmiku. Zostawcie nam łapkę w górę. Oczywiście tradycyjnie przypominam o subskrybowaniu kanału, bo dużo osób, którzy mnie oglądają, to nie subskrybują. Także bardzo Was proszę, zasubskrybujcie kanał, a my Wam już... A mnie gruzia, bawić się chce. A my już z Ramonką przesyłamy buziaczki, tak, Kicia? Kicia, pożegnaj się ładnie. Halo. Przesyłamy buziaczki. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa. No, pa, pa.